Cześć kochani, wstępie chciałbym Wam podziękować za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Naprawdę za tą ogromną ilość wyświetleń, którą nabijacie. No jest tego sporo, no naprawdę sporo. Naprawdę Wam za to dziękuję. A dzisiejszy temat to sen na jawie. Zacznę od snu. Wyobraź sobie taką sytuację. Kładziesz się do łóżka, główkę na poduszkę i zasypiasz. Śni się, że jesteś u siebie w domu. Że coś tam robisz, nie wiem, robisz sobie jedzenie, potem siadasz przed komputer i włączasz filmik, oglądasz jakiś filmik na YouTubie. Ale co by się stało, gdyby twoje ciało przebudziło się, a ty umysłem dalej byłbyś w śnie? Zobacz, dalej jesteś w swoim mieszkaniu, oglądasz jakiś filmik i nie zdajesz sobie z tego sprawy, że dalej śpisz. Ktoś ci powie, że lunatykujesz. A jeśli ci powiem, że wszyscy lunatykują i nawet sobie z tego nie zdają sprawy, w czasie normalnego snu, kiedy kładziesz głowę na poduszce, wychodzisz w świat astralny. I tam, w tym świecie astralnym, odgrywasz pewną rolę. To może być sytuacja, tak jak te przed chwilą opisana, że jesteś w swoim domu. Ale to może być zupełnie inna sytuacja. To może być taka, jak ja tutaj teraz jestem. Czyli jestem w lesie i mówię do was, tak? Ale to może być też inna, że jesteś Indianą Jonesem i skaczesz po jakichś lianach i coś tam, nie wiem, robisz w jaskini, jak szukasz skarbów. Czy jesteś Supermanem i lecisz gdzieś, nie? To może być różna sytuacja. Wiesz, odgrywasz jakąś rolę i nie zdajesz sobie z tego zupełnie sprawy. I w momencie, kiedy się przebudzisz, kiedy przejmiesz świadomość, że to jest sen, to możesz w tym śnie robić, co chcesz. Nagle ta rola, którą odgrywałeś, przestaje nad tobą mieć kontrolę, a ty nad sobą decydujesz. Wtedy się tak jakby budzisz. Tak naprawdę wtedy się budzisz. Budzisz się, ale w wymiarze astralnym. Natomiast tutaj, w tym świecie fizycznym, może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale śpisz. Niewiele się różnisz od lunatyka, naprawdę. Dalej odgrywasz rolę, ale tego nie widzisz. Zobacz, kiedy masz sen, w ogóle nie czujesz tego, że odgrywasz jakąś rolę. Ale kiedy masz taki sen świadomy, wtedy widzisz tą różnicę. I tutaj, w tym świecie fizycznym jest to samo. I teraz mi możesz powiedzieć, o, ale jestem świadomy człowiek. Widzę ten świat, wiem jaki on jest. Ja jestem przebudzony. Ja to widzę, nie? Ale ja ci powiem, że w tym momencie ja na przykład, ja śpię. I ja o tym wiem. I wiem o tym dlatego, bo parę lat temu doświadczałem przebudzenia. Doświadczałem tego. Ale z pewnych powodów chciałem, aby to zjawisko ode mnie odeszło. Po prostu chciałem. Wtedy to było dla mnie trochę za trudne. Za młody byłem na to doświadczenie, tak? Ale kiedy je miałem, to dosłownie czułem, jak się budzę, jakby moje oczy się otwierały. Jak czułem dosłownie, jak wychodzę z tego snu, z tej sennej roli. I dostrzegałem, że ten świat, mimo że twardy, fizyczny, to jest taki sam jak sen. On jest snem. W momencie, kiedy się wtedy budziłem, wyraźnie widziałem, jaki ten świat jest, że on jest sen, że on jest snem. I przejmowałem w pełni kontrolę nad tym moim życiem. O ile w parę chwil wcześniej spałem, nie widziałem tego, nie czułem tego. O ile w momencie tego błysku, tego pyk, czułem, że wychodzę z tej roli sennej, że to tak naprawdę ja kontroluję nad swoim życiem, że to ja mam kontrolę. I wiecie, kiedy miałem tą świadomość, miałem tą kontrolę, czułem moment wejścia z powrotem w tą rolę. Wtedy czułem. Ale w drugą stronę czułem tą różnicę, tak jakby, że wchodzę w ten sen, wchodzę w tą rolę. I wiedziałem, że jednak tak, teraz śpię, bo czuję to. Czułem to zejście. Ale tutaj, teraz, kiedy śpisz, nie czujesz tego, że śpisz. Po prostu grasz rolę. Nawet nie wiesz tego, że jesteś sterowany, że coś tobą kieruje. Nawet tego nie wiesz, nawet tego nie widzisz. Wydaje ci się, że jesteś przebudzony, a tak naprawdę tych przebudzonych osób jest parę. Nie jest ich dużo.
No, miałem okazję z paroma nawet porozmawiać i ciekawe to było, że mieli te same doświadczenia co ja wtedy. W ten sam sposób to czuli, że się budzili, że nagle panowali nad swoim życiem, nad tym światem. I zobacz sobie, wszyscy tutaj są śpiącymi na jawie. Śpimy, jesteśmy jak lunatycy. I budzimy się tak naprawdę w momencie, kiedy wychodzimy z tej roli, kiedy przejmujemy kontrolę tak naprawdę nad sobą. I to nie ma zupełnie znaczenia, czy to jest w wymiarze astralnym, czyli w tym oficjalnym śnie, czy tutaj w tym świecie fizycznym. To nie ma zupełnie znaczenia. Bo tak naprawdę cały czas śpisz, czy to na jawie, czy to w astralu, tak? W śnie. A w momencie przebudzenia budzisz się i tu, i tam. Choć możesz się przebudzić tylko tu, a tam dalej spać. Nie? Nie zdziwię się, jakby pełne przebudzenie było dopiero w momencie, kiedy na wszystkich wymiarach, na których żyjemy, przebudzimy się w całości. No. Także życzę Wam, abyście się przebudzili, abyście wyszli z roli, którą odgrywacie, abyście przejęli kontrolę nad tym życiem, abyście doświadczyli tego, że to sen. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Hejka!